Tym razem ja nie pójdę do WC, tylko WC przyjdzie do mnie. Po przerwie moim gościem będzie Wojciech Cejrowski. Krążą za nim listy gończe, policja ściga go po całym kraju, a ja tymczasem mam go w wieczorze z wampirem. Z tym, że od razu zaznaczam, ja go nie ukrywam, ja tylko z nim będę rozmawiał. Moim gościem będzie Wojciech Cejrowski. No. Strasznie pan ma nieaktualne wiadomości z tymi listami gończymi, proszę pana. Mogę najpierw ja wyjąć to, co miałem wyjąć? Proszę. Bo mnie tu producent poprosił, żebym coś na wampiry przyniósł. Proszę pana. Coś takiego na wampiry by przyniosła moja babcia, proszę pana. No. A kowboj nosi to. Mhm. No ale to na wampiry to raczej słaba broń, bo wampiry z tego, co wiem, dają się przetegać. Kowbojowi nie mogę się rozebrać? Tak, tylko nie do naga, bo jakoś bym tego nie zniósł. Ja bym też tego nie zniósł, proszę pana. Mhm. Miejsce no tak, można powiedzieć, że różne rzeczy. Aha, to się miejsce się... Mam troszeczkę. Dobra, okej. Okay. A widzę, że firmowy jeszcze z WC Gdzie kwadrans? Z rękami do cudzego? No to a co, z nogami do cudzego mam iść? Czy w ogóle nie? W ogóle nie ruszać jak cudze, nie? No dobrze. Proszę bardzo. Może pan zaczynać program. Chce pan kubek? A powinienem? No łaciaty, bardzo przyjemne. Ale mogę, czy dostanę pułapa? Nie, ten już może pan sobie wziąć. Z ciemnogrodem, łaciaty, tak? Ten niech pan schowa, bo to jakieś takie... Co? Sam go lepiłem. A proszę pana, ale ten kubek jest taki duży, jak pana głowa mniej więcej. Tak, ale mam mniej rozumu, więc ja sobie go tutaj pozwolę przywrócić. A ten z ciemnogrodem schowam do ciemnego miejsca. Okej. Okay. Dobrze? No, można na pewno wszystko o panu powiedzieć, ale nie to, że nie jest pan oryginalny, bo tego to jeszcze nikt na mnie nie miał. Ja jeszcze coś mam na pana, mogę? No i teraz już pan przestanie być oryginalny. Proszę pana, nie, to jest teczka Tymińskiego, ona jest bez dna. Proszę pana, na wampiry na przykład można mieć coś takiego, bo one się światła boją. Tak? Tak, proszę pana, o. Nie chcę zrobić zdjęcia. No właśnie, ciekawe. I pan się w lustrach nie odbija też, nie? Odbijam się, odbijam. No nie działa, proszę pana, jak na pana patrzy, nie chcę robić zdjęć. Jakiś głupi ten aparat. Proszę państwa, jak ja byłem tutaj w szatni i mnie czesali, żebym ładnie wyglądał, zobaczyłem tego pana po raz pierwszy. Co panu powiedziałem? Ale pan brzydki. Nie, pan jest jeszcze brzydszy na żywo jak w telewizji. No, ale dzięki za komplement. Proszę ja bardzo. Ja idę w tym kierunku, że jak już się zbrzydzić, to już do końca. Dobra, teraz niech pan jedzie swoje. Ale teraz okropnie. Cieszy mnie to bardzo. Ale teraz pan też w tym samym kierunku. Teraz pana widzę gorzej. Aha, no to może i lepiej. Tak mi się wydaje. No więc tak, mówi pan... Mogę jeszcze... Nie, już nie mam nic. No nie, no przecież jest bez dna. Mówi pan, że wychowanie, czy raczej na pańskie wychowanie miały wpływ różne rzeczy, między innymi opowieści o dziadku Antonim Cejrowskim. Jakie to były te opowieści takie szokujące? No, proszę pana, one szokujące nie były. Powiedziałem, że miały na mnie wpływ. One były raczej zabawne niż szokujące. Przepraszam, mogę też zobaczyć, czy to tak działa naprawdę? No działa, no ostroga, no co pan, ostrogi nie widział, co pan jest? No szczerze powiem, że nie, że u kogoś żyjącego, chodzącego to nie. Proszę pana, no nie wiem jak to rozumieć, a chciałby pan poczuć jak ostroga działa? A co mnie pan tak straszy? No nie, nie, nie straszę pana, ja panu pokażę, bo ludzie na bardzo Na mnie często... pan jeździł nie będzie. Będę pewnie. Jeździł na panu. Ludzie bardzo często Akurat. Myślą, że kowboj to jest jakiś straszny okrutnik, który te konie męczy ostrogami, a to jest nieprawda, bo koń to jest podstawowe narzędzie kowboja. Narzędzia się szanuje, się myje po użyciu, karmi. No właśnie widzę, że czyste. I proszę pana... To jest ostroga, klasyczna, normalna, robocza ostroga. Tu jest to kółko, które chcą w Europie Zjednoczonej zlikwidować, a to kółko powoduje... Niech pan podniesie rączkę do góry. To kółko powoduje, że to się ześlizguje z boku konia i dziury nie zrobi. Nie, ale rzeczywiście... Jeździłem na tym facecie, ludzie, dał się zrobić. Nie, nie, ja muszę powiedzieć, że to mi sprawiło prawdziwą przyjemność. Jeżeli mogę prosić, to jeszcze tu z tej strony. No to niech pan pyta. Aha, no pytałem o tego dziadka. Proszę no. bardzo. Proszę pana, to były wspaniałe opowieści, bo dziadek był fajny facet. No jak jest, one się wszyscy w pańskiej rodzinie. Nie, jest paru takich, których nie lubię. Tak, a oni o tym wiedzą? Jak ja kogoś nie lubię, to się dowiaduję bardzo szybko. Proszę pana, dziadek był fajny facet i krążyły o nim opowieści prawdziwe i nieprawdziwe. I wcale nie chodzi o to, czy one prawdziwe, tylko o to, czy... odpowiednio twórczo działają na umysł młodego człowieka. No, i... no jak na przykład, jak słyszałem od babci, że dziadek
Ubekowi w latach 40., zaraz po wojnie. Ubekowi, który przyszedł do domu rodzinnego mojego dziadka, wypalił ze śrutówki w tyłek. I ten Ubek, proszę pana, 2 tygodnie miał śrut wyciągany pensetą w szpitalu, bo to gniło, wie pan. To, znaczy, to czysta radość. To czysta radość, ale te kulki z ołowiu zdrowe nie były. No nie, to bo jest, ołów wiadomo truje. To jest budująca opowieść. A potem mój ojciec ze swoimi braćmi wynosił tę strzelbę w kawałkach, bo przecież wiadomo było, że przyjdą, zrewidują i dziadka wsadzą, albo jeszcze dostanie czapę za tę broń. No. I za strzelanie. Przyszli, zrewidowali, broni nie było. Więc dziadkowi nic nie zrobili. No. Budująca opowieść. Ja mam o oku. Ha? O oku mam opowieść. O oku to jest prozaiczna opowieść. Tak? Tak. Dziadek miał szklane oko. Jedno. Którą opowieść pan chce o oku? Bo jest kilka opowieści o oku. Jak dziadek dostał szklane oko? Nie. No nie wiem, która jest lepsza. Ja znam... Zresztą to... wszystkie są dobre. No. O oku było tak. Dziadek miał szklane oko. Po wojnie, jak nastała komuna, to już nie mógł drugi raz jechać do Berlina i kupić sobie dobrego oka niemieckiego przedwojennego, bo już tego Berlina nie było, albo nie można było do zachodniego wjechać. No i to oko stopniowo coraz bardziej luźne się robiło. I on je musiał przytrzymywać, tak jak porucznik Colombo, mrużąc trochę to jedno oko. No, nie pasowało, głowa mu się rozwijała, natomiast oko szklane nie rosło razem z tą głową i luźne było w oczodole. No więc tak, tak robił z tym okiem. Jak przychodził na przykład do restauracji zamówić kufelek piwa, to te wszystkie panienki myślały, że on mruga. I dziadek pomyślał sobie, jak one myślą, że ja mrugam, to powinienem to wykorzystać. Zawsze do takiej młodej panienki mówił, szczególnie jak nowa była w barze, nie wiedziała. Wszystkie koleżanki na to czekały, bo one przez to przeszły. On mówił, chodź no tutaj mała, siądź koło mnie, ja rozumiem, że jestem przedwojenny mężczyzna. I tu brał kufel piwa, siadał i mówi, słuchaj, taki kufel piwa będziesz mi codziennie około godziny 4 przynosić tu do mojego stolika, bo przed wojną to była moja restauracja. Ja nie mam zwyczaju za to piwo płacić. I coś tam opowiadał, w którymś momencie opowieści rozluźniał mięśnie i oko wypadało do piwa. No, to ładne. Nie było takiej panienki, która by nie zemdlała na jego kolanach. No, to dobry sposób. No to taka opowieść. Ale nie myślał pan o tym, żeby coś jakby powtórzyć po dziadku? Co mam sobie oko wydłubać? No, no ja nie wiem. Zobacz, czy jestem pan Gog. A nie? Nawet malować nie potrafię. Nie, proszę pana. Nie, co za ulga, że pan wreszcie czegoś nie potrafi. No. Ja jestem wystarczająco śmieszny bez oka. Tak, właśnie zauważyłem. Szklanego. Chyba bazuka się mówi. A nie, bez oka. No tak. To akurat mnie w panu zawsze drażniło w tych programach. Tak przygaduje pan ni pričom. Jak ni pričom? Żeby było zabawnie. Aha. I wszyscy się śmieją, tylko nie pan. Co świadczy o braku poczucia humoru. O, to jest dowód. Cała sala ryczała ze śmiechu, patrząc, jak przerażona panna osuwa się zemdlona w ramiona mojego dziadka. Chyba coś po nim mam. Mnie jedna mdlała, jak jej pokazałem banana. W WC Kwadransie była taka starsza kobicina, która się upierała, że na lekcji wychowania seksualnego nie było nic niestosownego w tej szkole, w której nauczyciele przeprowadzali ćwiczenia z prezerwatywą i bananem, nakładając jedno na drugie. A było? No było, to uczniowie najpierw przyszli z tej szkoły średniej, opowiadają, że im jakoś tak było niesmacznie, szczególnie, że nauczycielka na początku lekcji powiedziała, czy ktoś z was ma może banana do śniadania? Jakaś biedna dziewczyna się zgłosiła z tym bananem, potem były ćwiczenia, jak to się używa prezerwatywy. Śniadania nie miała chyba, nie? A po lekcji było tak, to ja już ci dziękuję, możesz sobie zabrać. No to najlepsze. Ja kwestionowałem dobry smak tej lekcji i ta kobieta się upierała na poziomie teoretycznym, że wszystko było w porządku, pan jest nie dzisiejszy, panie Cejrowski, młodzież dzisiaj jest bardziej nowoczesna, pan jest średniowieczny. Ja mówię, tak, no jak pani w tym nie widzi nic niestosownego, proszę bardzo, prezerwatywa, banan, niech pani przed kamerą zrobi to samo. No, no i wtedy ona tak? Strach i zaczęła mdleć. No dziwne. Aha. No to już wiemy, o jakim bananie jest mowa. A no mnie dobrze. To nie dziwi akurat. Dlaczego? Że pana, niedawno byłem na stacji benzynowej, wchodzę do... No to nie była ubikacja, do kibla wchodzę. Przepraszam wszystkich państwa, którzy słuchają. Wchodzę do kibla, na ścianie, tak jak w Ameryce, przyśrubowane takie urządzenie do dystrybucji prezerwatyw. Wrzuca się monetę, przekręca takim wichajstrem. Kobiety nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, bo to w męskich toaletach dla trackerów. No chyba, że ktoś wszedł. Przekręca się i tam wypada jedna sztuka.
i na tym było napisane przecena bożonarodzeniowa. A, no ile po przecenie? Że pana nie wiem, ale w ogóle taki pomysł, no dzieciątko Jezus i tutaj... A proszę pana, w San Francisco byłem niedawno z występami, bo w Polsce nie mam gdzie występować, tam jest jeszcze gorzej. No, znaczy gdzie, w San Francisco? San Francisco jest jeszcze gorzej. Ale pod jakim względem? Z tymi występami? Właśnie chcę powiedzieć. O, każdy by chciał. Proszę pana, 800 tysięcy mieszkańców i z tego 200 tysięcy... gejów. Pederastów, proszę pana. Tak, to znaczy to samo. Niezupełnie, no ale 800 tysięcy mieszkańców, 200 tysięcy tych. Ja za nimi nie przepadam. Gejów. I proszę pana, ja się dowiedziałem z przerażeniem, że tam są specjalne jednostki policji złożone... z gejów. Tak, proszę pana. Nie dziwota, że przestępczość wzrasta, jak oni się cały dzień na komisariacie pałkami bawią. A poza tym, proszę pana, no jak czasem wyjadą na autostradę na patrol, no to jedzie taki patrol, proszę pana, jeden tak tutaj wymalowany na czerwono, prowadzi tego, radiole prowadzi, i drugi trzyma tak radiofalówkę z drugiej strony i to się, proszę pana, normalnie to by się nazywało Highway Patrol, a teraz się nazywa Gateway Patrol. I proszę pana, na dachu takie lampy mają, nie? Normalna policja, biało, niebiesko, czerwone. Czerwone. A oni same różowe. A jak, proszę pana, jak włączą syrenę, to tak... To fajne. Tak. Ale proszę pana, porządek jest. No właśnie. Bo tak, żaden mężczyzna prędkości nie przekracza. Bo w Ameryce to wie pan, jak zatrzymają na highwayu, to trzeba tak stanąć. Żaden mężczyzna nie przekracza prędkości dozwolonej, jak widzi znak drogowy, po hamulcu i zaciska pośladki. Także pożytek jest. Tak? Ale bardzo mi się nie podobało, że to tak stanął pan tyłem do mnie. No proszę pana, no ale tak się staje do policji amerykańskiej, tyłem. Czy ja przypominam policjanta amerykańskiego? Z twarzy to pan przypomina zwykłego ubeka polskiego, przepraszam bardzo. To nie pańska wina, ale naprawdę ma pan twarz, którą pan przecież wykorzystuje w tym programie, nie? Że wampir i tak dalej. No. I co dalej? No dobrze, twarz no już, no. Twarz ma ubeka, a reszta? Ograł pan. Reszta? Reszta konusa. Jaka? No mały pan jest, no niech pan wstanie. A konusa? No pan... konusa, niech pan wstanie. No co, duży pan jest, no. Pokazywał pan kiedyś swoje proporcje. No ma pan, jakie pan ma, no. Ja mam głos ale... rozklapciałej żaby, niech pan tu pokaże się kobietom, no. No przez co to, nie widziałem? No mnie? Tak pan wygląda, jak pan wygląda, no. Mogę sobie też strzelić? Pan se w ucho strzeli. I co, strzeliłem sobie w ucho? Przypadkowo, bo jeszcze był naładowany przeze mnie. No. Panie Wojciechu. Proszę bardzo. Mam pytanie, niech pan uważa na mikrofon. Rządzenie, tak jest. No. Jak to jest z tą pana, tradycją... Nie ma się czego wstydzić, że człowiek ma twarz, jaką ma, albo że ma posturę, jaką ma. Ale czy według pana ja się wstydzę? Tak mi się wydaje, że pan troszeczkę ma kompleksu z tego powodu. Nie troszeczkę, tylko olbrzymie kompleksy. Głowę ma pan olbrzymią, kompleksu troszeczkę. Proszę pana, nie ma naprawdę się czego wstydzić, tylko trzeba brać byka za rogi. No. Tak. Czyli ja, co ja mam zrobić? Ja mam wiele powodów do wstydu, na przykład moje inicjały. No tak, Wojciech ale moje Cejowski. Też są niestety takie. WC, pan też ma WC? No ja mam WC od Wojciech Cezary. A nie, nie, nie. No co nie. To jest... Dla mnie też to jest problem. WC, proszę pana, to był krzyż od podstawówki. Jak ja się czułem, jak szedłem z workiem do szkoły? No. No wchodzę do szkoły i co? Jak szedłem ulicą, bałem się, że mnie ktoś obsika. Ale co, i tak się nie zdarzyło? Biorę byka za rogi, nazwałem swój program telewizyjny WC Kwadrans, tak jak pan twarz wampira ma i nazwał pan sobie wieczór z wampirem, więc nie ma co się obrażać, że panu... A czy ja się obrażam? Jakoś tak pan wygląda na obrażonego zawsze. Ale ja po prostu tak wyglądam, niezależnie od tego, czy to się teraz obrażam. Niech pan prowadzi swój program. Nie, na razie było tak fajnie, że wreszcie ktoś mnie wyręczał. Proszę pana, bo ja się naoglądałem amerykańskich programów, tam jak komik przychodzi... To ma od razu spinę. Najbardziej gotowy. Sławny prowadzący siedzi sobie i tylko czeka... Komikowi zapłacili, to zrobi cały program za niego. I widzi pan dlaczego? A program i tak podpisany pańskim nazwiskiem. I widzi pan dlaczego? No i dlatego, no. Trzeba tak, częściej że... komików zapraszać. No właśnie, komików. A pan jest komikiem? Tak. Czy komikiem? Nie, komikiem. Czy konikiem? Nie, bo już się trochę pogubiłem. To jest właśnie to, co pana denerwuje w tym programie. Tak, te takie... takie pseudointeligenckie, takie, prawda? Jakieś nie, tam... nie pseudointeligenckie. Głupie. Głupie dogadywanie. No tak jest. I te... I ty, Dominiko? Bo, ja, bo pani też jest perkusyjna, tak jak ja z tym batem. O, przepraszam bardzo, zepsułem. Nie, no ale... Także... Proszę bardzo. I teraz Dominika się wyprężyła, czego kamera nie pokazała. Ja tylko nabijam rytm. Dobra, ale teraz tak poważnie. Poważnie tam.
akurat. No więc z tymi tradycjami rodzinnymi, bo to wygląda mi na to, że pan to jest taki... To się da wypić przez to, jak się pociągnie? Tak, to właśnie po to to no jest. No i co z tymi tradycjami rodzinnymi? Bo ja do tego poważnie. Nie, bo teraz tak poważnie, no to... To pan jest trochę teoretykiem, no bo tak, mówi pan o tych rodzinach tam wielodzietnych i tak dalej, a pan sam co? Gdzie ja mówię o wielodzietnych rodzinach? A nie? No dla mnie taka rodzina, którą pan preferuje, to jak sądzę, to a jest... A skąd pan wie, jaką ja rodzinę preferuję? No więc właśnie chcę zapytać, jaką pan rodzinę pan preferuje? Pan imputuje, a nie pyta. Jak proszę pana, rzeczywiście uważam, że lepsza jest rodzina duża od małej. Ja się wychowałem w dużej, bo większość czasu spędzaliśmy pod dziadkami. Cokolwiek to znaczy. Nie, nie, to socjolog panu wytłumaczy. Od dziadka się zaczynało, czyli kuzyni byli tak jak bracia razem. W jednym gospodarstwie rolnym na przykład. Dużo czasu spędzałem z kuzynami, z jednej i z drugiej strony. I lepiej się czułem w takich grupach 5-, 6-, 12-osobowych. Czyli niż... tutaj nasza dwójka jest niepokojąca. Nie jesteśmy rodziną na szczęście, proszę pana. A jak ja się cieszę. No i wracając do tego. No więc właśnie. No i jakoś tak mi jako dziecku było przyjemniej w dużej grupie. I rodzicom było przyjemniej, bo te dzieciaki się same pilnowały, a myśmy mieli więcej luzu. Wiadomo było, że jak ciotka wypuszczała jednego starszego z hałastrą młodszych, to on im na więcej pozwalał, niż by pozwoliła ciotka. Natomiast ciotka jakoś tak spokojniejsza siedziała w domu. Dzieciom lepiej i rodzicom lepiej, jak jest duża rodzina. No dobrze, czyli co? I co pan jest pan zwolennikiem? Strzelić, że ja jeszcze nie mam własnej rodziny. Tak. Proszę pana, bo nie dorosłem, a jestem człowiekiem odpowiedzialnym, nie dorosłem, proszę pana, mentalnie, żeby wziąć odpowiedzialność za dzieci, chociaż mam 34 lata. Jestem niedorosły jeszcze. Ja myślałem, że rogaczem. Nie, świrnięty. Jak mogę być rogaczem, jak nie mam żony? No co pan? Ale przecież można zostać rogaczem, nawet jak się ma narzeczoną. Nie można. Chyba, że nie już... można. Nie? Nie można. Nie można? Nie, w moim świecie nie można. Jak się wybieram na poważną randkę, to po prostu bez bielizny, żeby było szybciej, prawda? W tej drugiej ulicy to była pewno mama od tego małego, żeśmy się zdecydowanie nie podobali. Zaczęła szczerzyć takie potężne kły, bić się ogonem po bokach, no widać było, że ona ma ochotę do nas skoczyć. Każdy szef gangu jest ważniejszy w tej chwili od prezydenta Polski, bo szef gangu może swojego czeka ukarać śmiercią, a prezydent Polski nie może. Jest pan dalej z Beatą Pawlikowską? Proszę pana, to są pytania prywatne o personalia. Musiałby pan spytać najpierw osobę, którą pan wymienił, o to, czy ona chce być wymieniona w tym programie. Aha. A no nie mam takiej możliwości. No ale przecież pan... No, ale to słowo nadal sugeruje, że byliśmy kiedyś razem. Tak, a nie w tym momencie wyłącza mnie pan z jakichkolwiek komentarzy, bo to jest sfera prywatności. Dlaczego? Do życia, bo ja tak wyznaczam swoją sferę prywatności. No. Nie wpuszczam dziennikarzy za opłotki mego życia prywatnego. A. Czyli nie opowiadam o tym, co lubię jeść, lubię spać. A co pan lubi jeść? Nie pański interes, to jest sfera prywatności. Ja ją chcę ocalić, to jest wybór. Ale co, sferę czy Beatę? Sferę prywatności chcę ocalić. To jest mój osobisty wybór, mam do tego prawo i nie będę odpowiadał na żadne pytania związane z moją rodziną, jeśli są zbyt szczegółowe. O dziadku mogę mówić, ale to na razie nie jest rodzina. Bo dziadek... Rzeczywiście, pani Beata Pawlikowska nie jest moją rodziną. No. Ale słowo jeszcze zostało przez pana użyte. No, ale co, jeszcze nie jest rodziną? Tak? Nie jest moją rodziną. No, ja już się trochę zaczynam gubić w tym. Czy jest? Niech pan uważa, no, bo jak pan pójdzie za daleko, dostanie pan w nos drzwiami. Panie Wojtku. Proszę pana, nie wolno naruszać sfery prywatności, jeśli ktoś o to poprosił kilkakrotnie. Aha. Nie rozmawia się o osobach nieobecnych. No tak jest w pańskim świecie, a w moim może być inaczej. Ja panu zadaję pytanie i pańska odpowiedź jest taka. Ja nie życzę sobie, żeby pan mi zadawał tego rodzaju pytania i proszę pana jako gospodarz, żeby uszanował pan gościa. Dobrze, zrozumiałem. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć... Ale długo zajęło, zanim zrozumiał. To chyba pojemność tego kubka. Ja tylko udaję, ja chyba tylko udaję, że zrozumiałem. Tak naprawdę nie zrozumiałem, ale to nie jest pierwsza rzecz, której w życiu nie rozumiem. Wydawało mi się, że mężczyzna ma prawo powiedzieć ewentualnie, czy z kimś jest, czy nie jest. Ale ma prawo odmówić odpowiedzi na to pytanie. I o to właśnie chodzi. Jeżeli pan odmawia, to Wojtek szamuje.
Chodził pan do liceum ogólnokształcącego, tego samego, już tutaj pominę nazwę, bo może komuś spoza Andrzeja Warszawy... Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tak, ale spoza Warszawy to może akurat ludzie niekoniecznie mogą wiedzieć. No, to pana poza Warszawą ogląda. Tylko w Warszawie tak. Nie, no jeszcze moja rodzina w Zduńskiej Woli, także spokojnie. A to przepraszam bardzo. No, bardzo proszę. Tam chodził do tego samego liceum Grzegorz Przemyk i chciałem zapytać, czy to miało jakikolwiek wpływ na pańskie życie? Miało, no. Ale... A jaki konkretnie? Proszę pana, no w różnym stopniu różni ludzie na nas wpływają. Ja nie znałem Grzegorza Przemyka do momentu, gdy został zamordowany przez policję, milicję. Mhm. No a konsekwencje tego morderstwa odbiły się bardzo mocno na mojej osobie. Na przykład ubecy wyłamali mi wszystkie palce u tych rąk, które państwo widzą. Mhm. Palce na szczęście sprawne, bo ten system był w moim przypadku na szczęście tak obrzydliwy, że do tego rodzaju czynności zatrudniał lekarzy. Przyszedł wyraźnie fachowiec od ortopedii, który mi najpierw powyciągał palce ze stawów, a potem dopiero te palce były wyłamywane, każdy z osobna, i to się nazywało zmienianie biegów w samochodzie. Jak doszli do biegu... Czyli najpierw było tak, że przygotowali do tego wyłamania? Najpierw, proszę pana, jeden niezweryfikowany do dzisiaj ubek trzymał mi rękę tak, na biurku. A potem przyszedł pan doktor w białym kitlu. Powyciągał palce ze stawów, co już jest bolesne. Bo w palcach mamy bardzo wiele stawów. No. A potem tak wyginał te palce, że małym palcem dotknąłem tu. I mówił, że zmienia biegi w samochodzie. Jak doszedł do czwartego, strasznie myślałem, zabawny, że koniec. Nie? A potem, proszę pana, jeszcze włączył wsteczny bieg. A potem była druga skrzynia biegów. I dlatego właśnie nie zgadzam się na to, żeby prezydentami Rzeczypospolitej i premierami byli Kwaśniewscy, Cimoszewicze, Millerowie. To jest powód. Że akurat na nich mam satyryczne oko wyczulone. Mhm. Osobisty powód. Każdy jakiś w życiu ma osobisty powód do wszystkiego. Rozumiem, że w samochodzie woli pan automatyczną skrzynię biegów. W Polsce nie, dlatego że w Ameryce są drogi zupełnie inne. Tam są autostrady, na których szybkie wyrywanie spod świateł nie jest niezbędne, żeby człowiek się szybko poruszał z miejsca na miejsce. A odległości są tak duże, że lepiej nogę położyć sobie tak, albo włączyć tak zwany cruise control. No właśnie, czyli jest pan zwolennikiem. W Ameryce, natomiast w Polsce to trzeba ciągle zmieniać, bo wie pan, po Warszawie jak się jeździ, to, to pan tak taki jeździ. Bardziej ja sportowy wóz. Sportowy wóz, bo ja jestem bardziej mężczyzna od pana widocznie. Chciałby pan. Niestety, to tylko słowa. Ja przynajmniej mam rodzinę. No dobrze, teraz będzie o studiach. Bo ja tutaj się próbowałem doszukać jakiegoś klucza do tych studiów. I tak. Aha. PWST w Warszawie, rok 83-84. Później 85. Niech pan zacznie jeszcze raz, bo mi się siorbnęło. To wykasują chyba. Nie, co to wykasuje? Co? Nie wypada siorbać ludziom w domu. No i co dalej ze studiami? Szkoła teatralna, potem był KUL. No właśnie, KUL. Wydział Historii? Historii Sztuki. No właśnie. I później, rok później jeszcze studia socjologiczne na Uniwersytecie. Trwają do dzisiaj, proszę pana, uparcie. No właśnie. Ale to widzę, że to jakaś chyba pasja, zdawanie tych egzaminów wstępnych i tam przymierzanie jeszcze się do... Jeszcze zdałem, proszę pana, na psychologię swego czasu z koleżankami moimi. Ale niech pan poczeka. Koleżanki się bały iść na egzamin. Ja powiedziałem, ja z wami pójdę, już po teatralnej, po zdaniu do szkoły teatralnej, ja z wami pójdę i zdam, żeby wam było troszkę śmielej. No one się nie dostały, ja się dostałem. A poszedłem do teatralnej w końcu. No. Proszę pana, bo do szkoły teatralnej szedłem z takim przeświadczeniem, że... Coś we mnie jest z aktora. Nie, no co, nie pan, wygłupiać się umiałem zawsze i miny stroić, głosy zmieniać. Potrafiłem wtedy... To nie ten głos. Udawać zgadzam. Marcina Dańca. Nie, tam Marcina Dańca na świecie jeszcze nie było. W każdym razie po drabinie na nocnik wchodził. Natomiast Piotr Frączewski był bardzo popularny, ja jego głosem mówiłem pewną kwestię. To taki sport był. Mi się wydawało, że po szkole teatralnej zostanę reżyserem, a reżyser powinien być dobrym aktorem z jednego powodu. Żeby mu na planie aktor nie powiedział, panie, tego się zagrać nie da. Wtedy reżyser wychodzi, wyciąga swój dyplom. Po pierwsze, ja mam dyplom i nie przyjmuję takich gadek, a po drugie pokażę panu, jak to zagrać. No i pokazuje. No tak, ale po roku chodzenia do tej szkoły doszedłem do wniosku, że to nie jest uczelnia wyższa, tylko szkoła zawodowa.
Oni napisali Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie. To powinna być Wyższa Szkoła Zawodowa. Powinna być Zawodowa Szkoła Teatralna, bo tam uczono wyłącznie przedmiotów fizycznych. Mhm. Jest mnóstwo przedmiotów teoretycznych. Historia tego, tamtego, dwa języki, inne rzeczy. Tylko tak, przychodzę na zajęcia z francuskiego, a pani od francuskiego mówi, a pan tu co robi? No. Wszyscy poszli balet ćwiczyć. Przychodzę za tydzień, bo myślałem, że to przypadek. A pan co tu robi? Wszyscy ćwiczą balet. Tak, proszę pana, co tydzień francuski mi się z baletem do tej pory kojarzy. No i słusznie może, żadnych nie? przedmiotów teoretycznych nie pakowano do głowy, tylko tego, wie pan, fizyczne. To mi się no. nie podobało. Wyszedłem czasem drzwiami, a dobry byłem. No nie, no to oczywiście potem to musiałem iść gdzieś, żeby mnie... Ale jaki skromny, dobry byłem. Proszę pana, byłem dobry. No mówili mi nauczyciele świętej pamięci Aleksandra Śląska. Mówiła mi na ucho, że jestem jej najlepszym studentem i że ona mi zabrania porzucać szkołę teatralną. No i jak się pomyliła? W jakim sensie? No w tym zabranianiu. Nie, no nie pomyliła się. Może byłbym dobrym aktorem, ale... Może, coś ale mi innego nie lubimy dywagacji, więc darujmy sobie. Poszedłem, a teraz... proszę pana, na ulicę, a musiałem się gdzieś... Jak to? Tak pan zarabiał pieniądze? Nie, wyszedłem na ulicę. Niektórym to się wszystko z jednym kojarzy. Komu? Proszę wskazać, to zaraz usuniemy. Wyszedłem na ulicę, zadzwoniłem do mamy, że zrezygnowałem ze szkoły teatralnej i w tym momencie zacząłem dorosłe życie. Bo to była męska decyzja, wyzwolenie się w pewnym sensie spod decyzji rodziców. Rodzice w jakimś momencie przestają mieć na nas wpływ. Jak najbardziej poważnie uważam, że Aleksander Kwaśniewski źle sprawuje urząd prezydenta. Przykład. Wszędzie za granicę jeździ w błękitnych koszulach. Tak. W Ameryce tokarz chodzi w takich koszulach, bo jak mu olej pryśnie, to mniej widać. W dyplomacji stosuje się tylko białe koszule. On tego nie wie. No właśnie, no jak pan myśli? Wie czy nie? Proszę pana, myślę, że nie wie. Ktoś, komu się nie chciało dopełnić obowiązku magisterskiego, nie chciało mu się posprawdzać różnych rzeczy we własnym życiorysie, nie chciało mu się pamiętać różnych rzeczy, może po prostu nie wiedzieć. Nie chce się nauczyć. Mhm. Ale nie chce się przestudiować, nie chce się przygotować. No dobrze, ale nie uważa pan, że tak naprawdę to mało to świadczy o tym, co kto ma w głowie? Czy nosi koszulę niebieską, szarą, za przeproszenie, czy jakąś inną, nawet jeżeli pan jest to dyplomacja? Pan nie wciąga w politykę. W dyplomacji bardzo ważne są pozory. Naprawdę. A skąd pan wie? Jest pan politykiem, dyplomatą? Nie, jestem obserwatorem. Inteligentną osobą, która czyta, stara się wiedzieć i troszczy się o własny kraj. Aha. Naprawdę mi zależy, żeby Polska za granicą wyglądała porządnie. Więc Lech Wałęsa, wielka osobowość charyzmatyczna, mógł sobie pozwolić na różne niedociągnięcia proceduralne, jak jechał do Stanów Zjednoczonych, bo on był wielką postacią, każdy wiedział, że jest elektrykiem. I wstali i była owacja na stojąco w parlamencie amerykańskim. No właśnie. Więc co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Natomiast polityk znikąd musi dbać o pozory. Musi być zawsze elegancko ubrany. Tak jak idziemy, idziemy o pracę prosić gdzieś, no to się człowiek umyje ładnie tego, stara się być lepszy niż na co dzień, nie? Ja nie. A pan? Ja tak. Jak idę w gości, nie, jak idę w gości, to kultura wymaga, żeby się ładnie ubrać, żeby się umyć pod pachami, no bo w gości do gości idę. Staram się być kulturalny, no. Na tyle, na ile potrafię. Aha. A jak to jest z tym antysemityzmem? Jest pan antysemitą, czy nie? Z jakim tym? No nie tym, Stanisław, tylko po prostu, jak sobie rozmawiamy. Ale nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj o żadnym antysemityzmie. Proszę pana, to by trzeba zdefiniować. Dla jednych osób będę, dla innych nie, to zależy od szerokości definicji. Dobrze. No jeżeli to... antysemitą jest ktoś, kto zauważa różnice kulturowe albo rasowe między rasami, nie wiem, jakimi słowiańskimi, a semickimi, no to w takiej definicji to większość z nas jest antysemitami. Mhm. Natomiast jeżeli antysemitą jest ktoś, kto uważa, że rasa semicka jest z definicji gorsza od nas, no to takim antysemitą nie jest. Proszę pana, chrześcijanin ocenia ludzi za czyny. Patrzy w oczy konkretnej osobie, nie ocenia mas, grup, ras, tylko stara się jednostki widzieć. To komuniści masy widzą, a chrześcijanin widzi jednostkę. Mhm. No dobrze, to wróćmy do mojej zapowiedzi początkowej. Co jest z tymi listami gończymi i tak dalej? Jak ta sprawa ostatecznie się dzisiejszy wygląda? Chyba 3 dni za mną gnał. No. Posłałem prawników do Gdańska, którzy wyjaśnili, że nie dochodziły do mnie wezwania sądu z różnych przyczyn. Jedyne, które przyszło 3 grudnia z wezwaniem na 3 grudnia.
Tak. Przyszło rano czy wieczorem? No nawet jakbym o 8 rano odebrał, kiedy otwierają pocztę, to z Warszawy na 10 do Gdańska bym chyba nie zdążył się przemieścić. No więc ze względu na działalność poczty nieskuteczną, sąd rozsądnie doszedł do wniosku, że należy list gończy zamienić. Rozumiem, ale czy nie miał pan przez moment takiego, no jednak chwytu za serce, że o kurczę, mogą mnie naprawdę przymknąć? Że proszę pana, miałem, ale... proszę pana, ja już siedziałem w areszcie i to wcale przyjemne nie jest. Gdzie? W stanie wojennym. Przy tym, na Cyryla i Metodego. Cyryl w porządku, Metody nie bardzo. No myślę. Siedziałem też przy, jak ona się nazywa? No nieważne, przy Żytniej w Warszawie. No, tam siedziałem. Pan pije alkohol? Bardzo rzadko. Ale tak do zupełnego znieczulenia, czy raczej tylko tak na... Nie, proszę pana, nigdy w życiu się nie upiłem. Nigdy nie zapaliłem nawet papierosa zgaszonego. Nie miałem w ustach papierosa nigdy i nie mam zamiaru mieć. Aha. Co pan chce, żebym huchnął w tę linijkę teraz? Nie, to bo to nie jest linijka, tylko to jest taka piłka do metalu. Na wszelki wypadek, znając pańską działalność, gdyby pan jednak został przymknięty, to tutaj może panu ułatwi wydostanie się z celi. Nie ułatwi, bo proszę pana, bo nie wolno tego zabrać do celi. Ale to jest do paska tak specjalnie, że tak jest i ten się wsadza. Ale ja pasek mogę rozpiąć, nie muszę przecinać. Ale ja nie mówię o takim. A nie, no dobrze, pomyślałem, no że o pasku bardzo, do pończo. To mi się nie przyda za bardzo, nie? Wie pan. No, nie no to taki gadżecik, no miał być telewizyjnie. No troszeczkę zagrajmy, no jestem dobrym aktorem. Zagrajmy. Proszę pana, czy ja zmarła mogę... Zmarła Aleksandra Śląska, mówiła, ja tu sobie... jesteś moim najlepszym studentem. Ja tu sobie, proszę pana, napisałem. Tak. Narzeczona mnie prosiła, żebym jej pomachał. Mogę? Jaka narzeczona? Proszę pana, ale czy mogę pomachać najpierw? Zróbmy handel na czerwonej kartce, no ja do tej kamery. Czy do tej ma być? Narzeczona mnie... Do tej? Proszę. Narzeczona mnie prosiła, żebym pomachał. No. A na drugiej karteczce? Na drugiej to już napisała, co mam kupić. Aha. Ale to też warto jeszcze machnąć na to. Bardzo dziękuję. Wojciech Cejrowski. Proszę bardzo. Magazyn Time przyznał tytuł Mężczyzny Roku 1998 Billowi Clintonowi i Kennethowi Starowi. Czyli wniosek z tego, że można zostać mężczyzną roku, będąc jednocześnie świntuchem i podglądaczem. Mam nadzieję, że w nowym roku będzie jakaś inna trzecia droga, którą wspólnie z zaproszonymi gośćmi, prawdziwymi mężczyznami i kobietami, będę szukał już we wtorek. Zapraszam na Wieczór z Wampirem. I think